Pokazy połączone z jazdami testowymi, najnowszymi samochodami elektrycznymi, kącik dla dzieci, a w nim malowanie twarzy, bańki mydlane, balony, konkursy z nagrodami. Zespół firmy G&G zaprosił 23 lipca mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego na podkarpackie elektroturne. Przed sędziszowskim ratuszem zainteresowani elektromobilnością mieli okazję zobaczyć stacje ładowania samochodów elektrycznych dla firm, hoteli, restauracji, domów, a także najnowsze modele samochodów elektrycznych. Do dyspozycji mieszkańców byli specjaliści z firmy G&G, którzy dzielili się swoim doświadczeniem oraz przekazywali wiedzę o rosnącym rynku samochodów elektrycznych i stacji ładowania takich pojazdów. Podkarpackie Elektroturne jest to taki piknik, wydarzenie, w którym promujemy elektromobilność. Wystawiamy się tutaj z samochodami elektrycznymi marki Audi, Volkswagen oraz Seat, a także z naszymi ładowarkami elektrycznymi dla samochodów typowo elektrycznych, prawda, oraz hybryd. Dlatego tutaj jesteśmy, promujemy zieloną energię, czyste powietrze, odnawialne źródła energii oraz wszystko, co z tym jest związane. Zespół G&G przygotował specjalne elektroturne po największych miastach Podkarpacia. Na trasie nie zabrakło Sędziszowa Małopolskiego. Jesteśmy tutaj firmą z okolic, jesteśmy firmą miejscową spod Rzeszowa. Także to są nasze okolice, chcemy, aby te okolice się rozwijały, wchodziły w tą zieloną ewolucję, rewolucję. Stacja ładowania do samochodów elektrycznych ma stanąć niebawem przy Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. W lipcu wystartował nowy program dotacji do zakupu samochodów elektrycznych prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mój Elektryk. Na ten moment mamy dotacje na samochody elektryczne. Jest to nawet do 27 tysięcy złotych na taki samochód. Możemy kupić dowolny model do 200 tysięcy złotych, także jest spory wybór, jeżeli chodzi właśnie o modele tych samochodów. Do tego są ładowarki do tych samochodów, które ładują dużo szybciej niż przez standardowe kable. Także warto, kupując samochód elektryczny, zainwestować również w stację ładowania dla tych samochodów. Podkarpackie Elektroturne zostało zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sędziszowie Małopolskim.